53, który ma kierownicę po lewej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że większość samochodów, które tutaj się zgromadziły, są to oryginalne samochody brytyjskie, które były wyprodukowane w Anglii i na rynek angielski. Ten samochód, czyli ten Bentley MK6, jest to samochód, który został zrobiony na zamówienie bardzo bogatego człowieka z Nowego Jorku. I w związku z tym od razu dostał kierownicę po stronie europejskiej czy też amerykańskiej. Prawdopodobnie wyprodukowano jedynie 2 sztuki takich samochodów, z czego tylko ten jest znany, drugi prawdopodobnie gdzieś tam zaginął. Następnie mamy już następną generację samochodów Rolls-Royce'a, które powstały od 55 do 65 roku. To jest Silver Cloud, Rolls-Royce Silver Cloud, 1956. Dalej mamy, w zasadzie mamy tutaj kolegę, który przyjechał, podejrzewam, gdzieś bliska, tutaj z Gorzowskiego.
To jest odpowiedź Silver Cloud. Musisz wszystkim autorom trochę kieszyć. Z tej strony, dziadek z tej strony. Nie będzie im świadki świeciło. Ale nie, poddałeś. Ale mamy przedstawiciela serii 1, jeżeli chodzi o Androidza i o Bentley. Wojciech z Gali, Bentley czarny. W środku pomiędzy tymi samochodami kolejna seria rozwinięcia tego modelu, ostatnia seria trzecia z rodziny 1963. Tu już jest nowy silnik, większy, bo poprzednik mamy rzędową szóstkę cały czas, a tutaj już samochód, który ma silnik V8 o pojemności 6250 cm3. Czyli Bentley S3 jedna z ładniejszych konstrukcji lat 60. Bardzo poszukiwane auto na rynku kolekcjonerów. Następnie, proszę Państwa, po drugiej stronie tych zabytkowych, tych bardzo starych samochodów budowanych jeszcze na ramię, mamy wielu przedstawicieli przełomowego modelu dla Rolls-Royce'a. To jest model Silver Shadow. Silver Shadow powstawał w latach 1965-80, a kabriolet budowany na bazie tego modelu był produkowany aż do lat 90. I tutaj mamy przedstawicieli zarówno serii 1, czyli do roku 76, jak i później serii 2 od 77 do roku 80. Poznacie Państwo te dwa, te dwie odmiany Silver Shadowa po tym, że pierwsza seria ma takie stalowe, chromowane zderzaki, a seria numer 2 ma jeszcze... Ile w sumie przejechał ten silnik? Widzi Pan, czy nie widzi Pan, ile on przejechał? Nie mam pojęcia, bo to co jest na No to jest 100 tysięcy, 300, 400, 600 tysięcy. Nie wiemy. Tam jest tylko 4-5 cykli. Czyli do 99999, a potem leci od nowa. Który to rocznik? 48. On się trochę trzęsie, dlatego że coś jest iskrą, nie tak? Ja tutaj muszę go wyregulować, ale normalnie... Może powiedzieć, że jest za gorąco w tej chwili, żeby już kombinować. Natomiast to słychać, że chodzi idealnie. W podniesieniu obrotu, Częste silniki tak cicho nie chodzą. Jeszcze bardziej. Który to jest rocznik tego? 48. Już powojenny, tak? Jest tuż powojenny, to jest pierwsza ich produkcja powojenna. 52. Proszę? Chodzi jak 52. Nawet tak. Którego roku on jest? 48. Nie. Thank you.
Proszę Państwa, Rolls Royce Club Poland, to my przyjechaliśmy dzisiaj do Państwa pokazać zarówno zabytki motoryzacji, jak i współczesne samochody Rolls Royce Tanker. Z Państwa strony oczekujemy tylko jednego, żeby wybrać, panie Państwa, najładniejszy samochód, który do Państwa przyjechał. W tym celu jest parę osób, które mają